Cześć, witam wszystkich. No i kolejny tydzień upłynął i kolejny etap pracy za nami. A tym razem udało się dodać Hudsonowi różne przeszklenia. Zresztą nie tylko, ale przed Wami będzie relacja głównie z tychże przeszkleń. No i będziecie mogli zobaczyć, jak te elementy przeźroczyste, które podziwialiśmy w odcinku o Hudsonie, tym takim teoretycznym, z inboxem i historią, jak one się sprawują w praktyce. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak bardzo serdecznie Was zaprosić na relację ze sklejania. To będzie raczej krótki odcinek. Nie przewiduję teraz robienia jakichś dłuższych, ale następny może być nieco dłuższy. No tak, w ramach spraw organizacyjnych. Następny może być nieco dłuższy, no a potem wiadomo, przy malowaniu to raczej już standardowo. No, zobaczymy jeszcze, jak to wszystko przebiegnie. Tymczasem widzicie tutaj montaż oszklenia. No i cóż, no nie było tutaj nic szczególnie trudnego w tym wszystkim. Całość przebiegła, jak sądzę, w miarę prawidłowo. Oszklenie bardzo dobrze reaguje na klej. Jest też dość odporne na ewentualne zanieczyszczenia. Ważne jest tylko dobre spasowanie, zwłaszcza tych elementów, które są wklejane do wnętrza. No, czyli tutaj tych wszystkich urządzeń. Nie do końca instrukcja dobrze to pokazuje, to jak one powinny być zamontowane. Na przykład ten, zdaje się, kompas powinien być zamontowany wyżej niż tutaj to widać. Ja to oczywiście później przemieściłem i dzięki temu, co jak właśnie widzicie na filmie, oszklenie udało się dopasować do kadłuba bez żadnych problemów. Właściwie nawet mimo braku jakichkolwiek kołków ustalających, udało się je wkleić bezproblemowo, no prawie bezproblemowo na miejsce. Tutaj nieco farby na wszelki wypadek. A tu nieco szpachli tej światłoutwardzalnej. Muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim jej wrażeniem. Szpachla światłoutwardzalna właściwie nie kurczy się przy procesie utwardzania, co daje taką unikalną możliwość, że prawie nie potrzeba szlifowania tych powierzchni, na które została ona nałożona, a jeśli już, to co najwyżej minimalne. No tu jeszcze parę jakichś tam drobiazgów, nieco farby czarnej. Akurat tu źle wyostrzyło, no ale to akurat również w przybitkach widzicie, gdzie ta farba została nałożona. No i teraz już, jak nie trudno zgadnąć, można przykleić osłonę kabiny, właściwie kokpitu tego właściwego. Tu również wszystko pasuje właściwie bez zarzutu. No i teraz przyklejenie kopułki do astronawigacji. Zrobiłem to w ten sposób. Położyłem ją na kadłubie, jak widzicie, a następnie podałem nieco kleju pod nią, tak żeby ją chwycić. No i tutaj takim patyczkiem docisnąłem, tak żeby
znalazła się dokładnie tam, gdzie trzeba. Potem dodałem więcej kleju. Oczywiście trzeba to robić bardzo ostrożnie, tak by nie zalać jej przypadkiem klejem tam, gdzie nie trzeba. No i jeszcze nieco docisnąłem. No i po sprawdzeniu można przyjąć, że właściwie przeszklenia w samolocie są już gotowe, więc teraz garść zdjęć. No i oczywiście później, jak zwykle, podsumowuję jeszcze odcinek. No i to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność tutaj. Za każde dobre słowo, za każdy dobry gest. Za wszelkie komentarze, wszelkie lajki, wszelkie kciuki w górę, wszystkie subskrypcje. No i za całe dobro, jakie od Was tu otrzymuję. No to cóż. W kolejnym odcinku pewnie będzie ciąg dalszy budowy. Mam nadzieję, że to już będzie taki montaż, ostatni odcinek montażowy przed malowaniem. No ale jak zwykle, jak zawsze to mówię, czy jak bardzo często to mówię, zobaczymy. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!